Cześć, ja jestem Piotr z 5. Ja jestem Michael i witamy przy nowym let's playu Amnesia z jak to było? Night White, tak? White Night, odwrotnie. Dokładnie. Tak. Ty, Miko, sorry. Ty sterujesz. Okej. Dzisiaj Michael jest przy sterach. Dobra, nowa sesja. Ale weź po prostu zrobiłeś w prawo chyba, bo wtedy jakoś tak siedzieliśmy, wiesz? Okej. Tak było lepiej nas widać, ogólnie i słychać. Dobra, nowa sesja. Jedziemy z tym koksem. Ogólnie fabuła ciekawie wygląda, jesteśmy w szpitalu psychiatrycznym. Dokładnie. Ogólnie to świeżo jesteśmy po oglądnięciu teasera. Aha. Jest ciekawy. No, jest mocny. Mnie zastanawia, czy potwory będą jakoś inaczej wyglądały. Obrazy z kamerki będę wstawiał tak w tych fajniejszych momentach, bo przecież nie ma sensu oglądanie nas siedzących w świetle pełnego tutaj światła diody. To nie ma sensu, według mnie. O Boże. Co? Nic. O. Ale powiem wam, że o tak, właśnie, to jest Amnesia, nie, to nie jest Penumbra, to nie jest... David, try not to be late. I will, don't worry, I haven't forgotten it. Forgot what? Our anniversary. I know you didn't. Okay, see you later then. Aha, ciekawostką jest to, że pierwsze miejsce zajął ten właśnie custom w konkursie na najbardziej innowacyjny custom i najbardziej taki, który zmienia po prostu grę w całości. Ale naprawdę autorzy tego są bardzo chyba zaawansowani tutaj w technologiach. No, bardzo zaawansowana technologia i ogólnie... Bo i tutaj tekstury są zmienione i skrypty sami pisali, naprawdę fajnie. It's been 3 years. Sprawdźmy, że już myszką się odwracasz, czy coś? Nie, na razie to jest, wiesz... Of course I do, Grace. How can I forget? Somebody that I used to know. A policja jedzie. No, no. Oglądaliśmy ostatni Cryostasis? O. Brawo. Tak się kończy podchodzenie do lodówki w nocy. Tak. Podejrzewam, że koleś potknął się o coś. Pewnie w akademiku, nie? A ten co mógł zrobić? A może to jest ona? Nie wiem, w każdym razie ten ktoś mógł na przykład wieszać pranie i potknąć się i powiesić się na lince. Tak. Ciekawe, czy dostanie nagrodę Darwina, no, dobra. Ale my jesteśmy w pierdlu, Mikołaj, jesteś w pierdlu. Nic, nie? Nie, czekaj. Trochę ustawimy sobie dźwięk, bo to ja cię w ogóle nie słyszę. Aha, no nie, o Jezus Maria, właśnie, ustaw sobie... O kurde. Wiesz, nas nie będzie słychać, nie było słychać wtedy. I dobrze. W każdym razie, w razie czego... Czekaj, wymasterujemy na... Na jedynkę, na 100% na jedynkę. No, jest dobrze. W razie jakby cięło, to mów, tam może postawić kilka rzeczy. No. Już. Trochę tnie. Tak? Ale może to mi się wydaje, wiesz, bo... No tak jakoś idzie, jakby wiesz... Co, mamy 30 FPS-ów, no, z tego wynika, że nie tnie. Jakieś krwawe ślady? Mogę podkręcić trochę głośniki. O, będzie fajnie. Co tam było? Coś było, nie? No bez kitu, ale nie żebym... Aha. Super. Gdzie siedziemy? Czekaj, ja nie słyszę w ogóle. O, jest baja teraz. Mhm, ale zobacz, gdzie siedziemy, nie? Czyżby to były elementy retrospekcji? Trochę jak Silent Hill, nie? Nie wiem, czy no. Kojarzysz. Też nie. Były takie przejścia właśnie w takie tajemnicze światy Mordoru. O.
Aha. To jest w ogóle wszystko zmienione. Nie ma, że ładowanie, tylko przypominanie. Fajnie. Bardzo fajnie, mi się to podoba. Coś tu. Aha. No. Cię, w razie jakby cięło mocno, to naprawdę mów. Chłopie, wstawaj. Nie pamiętasz nic? Naprawdę, Davidzie? Ha! Założę się, że nic nie pamiętasz. Oni nie pozwolą ci sobie przypomnieć. Ale proszę cię, Dawid, musisz mi pomóc. Chociaż raz w naszym życiu pomyśl o mnie. Chciałbym, żebyś się stąd wydostał. Niestety nie mogę obiecać ci, że nie będziesz więcej widział tych stworzeń, koszmarów. Bądź ostrożny. I uważaj, komu lub czemu wierzysz. Fajnie. Okej, trzeba się wysiukać, nie? O, dobra. Ale tnie, wiesz, trochę. Trochę bardziej zaawansowane tekstury już tnie. Ustawimy sobie. Dobra. Coś tam. O. Wiesz co, w grafice w zaawansowanych ustaw Advanced Quality na... nie, tutaj zmień na Resolution raczej. Resolution na Medium pewnie. Może bilinearny ustawimy zamiast trilinearny. Powinno dać, powinno pomóc. Okej, okay, a... No nie... Back to Session zaczęły, może zadziała. No tak jakoś. No niedobrze. Dobra. Power. Trochę mogę sobie jeszcze jasność. Dobra. Sprawdzić. Tylko nie, ja chcę sprawdzić jak to wygląda z tym. Bo wiesz, bo tak na oko to... O, jest tragedia. No tragicznie. Dobra, słuchajcie, my za chwilę chyba do was wrócimy, co? Bo tu trzeba zmienić pewną rzecz. A, ja się to mówię. David? Hello, David. How are you today? Where am I? Czekajcie. Who are you? Oh, David. Have you forgotten again? I'm your doctor. Dr. Sophia. And you're in the hospital. A mental one. Co? Mówię od synchronizacji pionowej. Don't worry, David. It's not unexpected to forget things in your condition. Tylko ja nic nie słyszę. A ty? No, ja słyszę. No, ja sobie. Are you ready for our session today, David? Why am I alone here? Because you are a criminal patient, David. Ale głosik. Not a criminal. Wszyscy tak mówią. Dobra. O, jak chodzi? Lepiej? Lepiej. Jakiś szczur. Lustrujemy sobie. Okej. Bo sami niech sobie postają. No, dokładnie. Słuchajcie, naprawdę dzisiaj nie mogę mówić, ja mam taką chrypę, że szok. Nie wiem czemu, ciągle muszę po te whisky. Whisky. Ochyzło. Dobra. Tu coś jest na rzeczy. Aha. O cholera. O, wy wkuźwa, to są nasi wrogowie? Nie patrz na niego. Sanity nam spada, jak się na niego patrzymy.
Ty, skąd my wyszliśmy? W ogóle stamtąd czy stamtąd? Ja nie wiem, nie, teraz... Dobrze, teraz idziesz. Teraz tu się boję, nie? O kurwa. Wiecie, jak będzie jakieś przekleństwo, nie, to to... To będzie jeden ze straszniejszych let's playów, nie? Naprawdę, bo... No, ja... Ten potwór już mi się nie podoba, nie? Od razu mi się przypomina Archiwum X. Jezus Maria. Czekaj. Tak? Wróćcie, tam było coś takie zielone. Może to pokręcić trzeba, co? Co myślisz? Ty, może pozakręcajmy te wszystkie. Asta. Fuck. I ostatnie. A? To było niefajne. Dobra, teraz jest taki myk. Fajnie by było, by się tam dostać. Czekam, że nie chodzi tyle o to, co tą rurę, co nam wypadła, co? Może to trzeba przytwierdzić gdzieś do czegoś. A, możliwe. Czekaj, ale... Do czego? Klucz. O, faktycznie jest. Tylko pewnie znając życie jest oskryptowany, skurczybyk. Drabina się nam wysunęła. O, to już mi się nie podoba, nie? Ta muzyka już mi się nie podoba. A nie, musisz samo zbudować. Z tych desek, wiesz, coś mi się wydaje. Tą z prawej popchnij. O. No, okej. Ta, ale jest dziwna atmosfera, ci powiem. Aha. Masz rację, czy... Będę trochę głośniej mówił, bo jestem, siedzę daleko. Znaczy, siedzę blisko, ale... Czekaj, jak to... O! A, fajnie. Fizyka jest zajebista. Okej, bo tu... No. Czekaj, czym się crouchowało? Kontrol. Umiesz kontrola wcisnąć małym palcem? Aj, fuck. Widzisz, trzeba było jednak tam iść. O nie, dobrze. Baja, powiedziałbym. No baja, tylko wiesz co, ja się za... Ty, ale my chyba wyszliśmy... Nie, dobrze jest. Wiesz, jaka będzie jazda, jak on stamtąd wyjdzie? Wiesz co, nawet... Ja nie chcę o tym myśleć, nie kapsa teraz. Kapsa wcisnąłeś. Co to było? Nie. Śpi, aniołku. Boże, ja się boję, nie? Jak dobrze, to ty grasz. Ty. I tam ktoś siedzi. Nie cofaj się, broń cię, chryse, tylko się nie cofaj. W lewo idź. Nie, tam, tu, musimy iść tutaj, musimy. O, chwała Bogu, że zamknięte. A to za tobą? No. Tak. O, fuck. Zamknij się. O, nie. Czerwie wyjadły mu ciało. No, pięknie. Kurwa, co to jest? Żeby nie było... Co to jest?
Patrz. Aha. Jego. Co to jest u licha? Worek na śmieci chyba. No ja nie wiem. Ja to normalnie, kurde, słów brakuje. Spokojnie, damy radę. No nie, a klucz, a klucz, a klucz? Okej. Okay. Czy ja wiem? O. Powiedz, czemu my musimy grać w takie chore gry? Czy nie, co? To nie, ale wiesz, to już jest problem. Dla mnie problemem są nasi, wiesz, spółtowa... Ile tapsu? Morfina. Morfina się nam może przydać. Coś tu było, nie. Ta? Nie, wydawało mi się, aż nas widy normalnie. Urojenia. Ja wytrzyma jeszcze 5 minut, za 5 minut kończymy odcinek. Czekaj, ja sobie pootwieram. No biurka by mogli zmienić. No. A może taki klimacik, nie? O Boże. Myślisz, że zjedziemy laudanum, czy raczej wódkę? Raczej wódkę bym wolał, ale... Płyn... Borygo. Po Borygo się nie żygo. Dokładnie. Co to jest, o matko. Aha, to jest chyba o nas, że tracimy pomału kolejne partie naszej pamięci. Okazjonalnie. Memtesta trzeba zrobić. Co to jest, o matko. Nie, dobra, nie. Tam czytałem sobie. Dobra. Szczerze mówiąc, te treści w ogóle nam nie są potrzebne do przejścia fabuły ogólnie. Słuchajcie, teraz pytanie dla was. Jak wytłumaczyć starszej osobie o co... O, fuck. To wiesz, też jakbyś miał, nie wiem, ciśnieniomierz podłączony, to by było... No, dokończ swoje pytania, my tu się... Jak wytłumaczyć starszej osobie, na czym polega ta gra na przykład? Co muszą zrobić? No bo powiedzenie komuś, trzeba iść naprzód, to trochę takie dziwne, nie? No ale zastanów się, to nie ma żadnego jakby celu w takiej grze. Tu nie ma na przykład określone znajdź coś albo zrób coś, tylko no uciekaj stąd. Już raz powiedziałem kiedyś właśnie. No po prostu musisz wyjść z tego pokoju, no. To zaczęli próbować przez okno, przez ściany wybijać tymi na przykład krzesłami. To chyba nie jest już to pokolenie, wam powiem. Niektórzy nie zrozumieją po prostu sensu takiej gry. My wiemy, że trzeba iść naprzód, walczyć z potworami, uciekać przed nimi i po prostu otwierać kolejne drzwi i chodzić, a niektórzy nie zrozumieją w tym sensu po prostu. I tyle. Aha. Nóż. Aha. To jest kobieta. Ale mamy klucz, spokojnie. Weź klucz. Oj, to będzie trudna gra. Bo tu są różne nieoteksturowane, nie oskryptowane rzeczy, niby. Ja na przykład każde krzesło może być tutaj oskryptowane, w ten sposób, o. Hmm. Ale Michael, robisz postęp jak nigdy w życiu. Tak. Ze strachu. Z czego? Ze strachu. No. I jeszcze 2 minuty na tym skończymy, bo musimy jeszcze tutaj parę ustawień graficznych sprawdzić i takie tam... O Jezu. O Jezu. Czyli ktoś tam próbuje po prostu mówić, że jesteśmy mordercami, a my nic nie pamiętamy. Po prostu wrobić. No dokładnie. O Jezu. Piła 6. Nie wiem, ale ten, kto to wymyślił, z całym szacunkiem, ale jest chory. Jest bardzo chory. Pięknie. Jest radość.
Nie wiem, czy taktyka chodzenia pod ścianą coś mi pomoże. Chyba nie. What the fuck? Nie iść na dół, tam na dole właśnie to było. Czekaj, co jest ściana? Teraz cokolwiek. Najpierw list. Aha. O fuck! Czekaj, spróbuj ścianę. O nie. Biegnij. Szybko. Jezu! Fuck my dick! Ej, to z drzwi wyszło. Nie, ze ściany. Ej, baja, nie? Nie, ale to jest... Musisz iść na dół. Sorry, ale musisz ja iść nie na dół. Chcę. Ja wiem. Ja nie chcę. Następny odcinek ty jedziesz. W życiu, a ja już nie... Tam musimy wejść, wiesz, chyba. Spójrz na dół. Tam jest ręka? Znaczy nie, w lewo. Na dół. Na dół. Poczekaj, jeszcze raz. Tu. Jest ręka. Tak? A bym się tak nie cieszył. A co, z powrotem na dół? Mhm. A masz klucz jakiś? Nic. Czekaj, pójdę tam coś zrobić. Wątpię, że mi się uda cokolwiek przenieść. To same. O, tak. O. Kamieniem chyba damy radę, nie? Bo to jakiś wyłom jest. O, cwaniaczek z ciebie. No to ci, co to tworzyli, to. Teraz na górę tych drewnianych drzwi, byle szybko, nie? Double time, tak zwany. Double time. Co? No... Aha, w sumie dobra. No, nie, spoko. Dobrze, już miałeś, bo już w sumie moglibyśmy kończyć odcinek. Coś tu mokre, jest, nie wiem, czy to... Nie. Ja się spociłem tęczą. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie. Kciuku w górę, nie żałujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.